Chodziło o to, że to, co wydarzyło się dzisiaj na ramówce. Widziałaś, jak bardzo nie potrafię śpiewać. I to był taki odcinek, którym musiałam wystąpić z mega popularnym tajskim zespołem, nie wiedząc o tym oczywiście na sam początku, że oni są aż tak popularni, że ten festiwal, na którym występujemy, jest festiwalem na 80 tysięcy osób. Ja, wbrew pozorom, jestem osobą naprawdę nieśmiałą i mając jeszcze świadomość, że po pierwsze jestem nieśmiała, po drugie kompletnie nie umiem śpiewać, mam zrobić coś, co miałam zrobić, a potem niestety, nie daj Boże, jeszcze musiałam zrobić tu. To właśnie to jest chyba ten odcinek, którego bym nie chciała. Chociaż... Przeżycie było fantastyczne, to było, przeżycie tam było rewelacyjne, ja to, ten odcinek to uwielbiam. Ale gości ze Sweet Malet, zaprzyjaźniliśmy się z nimi tak bardzo. Mamy z nimi cały czas kontakt, uwielbiamy ich i widzimy się zresztą niedługo w Tajlandii. A ja nie wróciłbym do Gruzji. Wszystko, co tam robiliśmy, było naprawdę, a szczególnie ten nasz challenge, to było wchodzenie w dół do jaskiń, miejsca, w których jeszcze nikt nie był, więc oczywiście ze paleontologami, ludźmi, którzy są wyćwiczeni, którzy bardzo są profesjonalni w tym, co robią, ale tam była skala trudności olbrzymia.